jest Wieczór WTK. Szymon Kozłowski, dobry wieczór. Witam Państwa. Już teraz zapraszam na rozmowę z Państwa i moimi gośćmi, z gośćmi Wieczoru WTK. Dzisiaj IT na antenie WTK. To dlatego, że w środę, 7 lutego bieżącego roku, w jednym miejscu w Poznaniu pojawi się ponad 200 specjalistów IT. Wszystko to za sprawą największej w regionie konferencji dla tej branży Cloud and Data Center Day. A będzie to już 6. edycja tego projektu. I właśnie na ten temat mam przyjemność już teraz rozmawiać z Państwem i moimi gośćmi, których przedstawiam. Razem z nami pan Jarosław Zieliński, organizator konferencji Cloud and Data Center Day. Dobry wieczór. A razem z nami także pan Sławomir Stanek, również organizator konferencji Cloud and Data Center Day. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zatem dzisiaj, drodzy państwo, informatyka gości w wieczorze WTK. No i od razu pierwsze pytanie, panowie, dlaczego ta konferencja jest istotna dla Poznania? Konferencja jest istotna dla Poznania, ponieważ w Poznaniu mam wiele fajnych firm, wiele mądrych, super fajnych ludzi, którzy są ekspertami, i w Poznaniu też trochę brakuje takiej przestrzeni, gdzie można zdobyć wiedzę z obszaru. Zwykle to jakby nasza stolica w postaci Warszawy, zwykle tutaj króluje. Stwierdziliśmy, że to jest moment, w którym trzeba to robić w Poznaniu, no i to już tak robimy kolejny rok, więc to działa i też no. Czyli generalnie Poznań zamienia się w stolicę Polski, przynajmniej to IT, 7 lutego. Dobrze to wiedzieć, że Poznań jest bardzo ważnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o IT. Przecież wiemy, że wielu, tak jak pan wspomniał, specjalistów tutaj gości, a teraz wy organizujecie dla nich takie bardzo istotne spotkanie. Na czego dokładnie dotyczy to wydarzenie i komu jest dedykowane? Konferencja będzie poruszać tematykę informatyczną, mówiąc tak prostym językiem. Będziemy skupiać się na nowoczesnych rozwiązaniach IT, centrach przetwarzania danych, będziemy poruszać również tematykę modnego teraz słowa sztucznej inteligencji. Praktycznie połowa sesji poświęconych jest sztucznej inteligencji, rozwiązaniu tych sztucznych inteligencji, zastosowaniu. Konferencja dedykowana jest do specjalistów IT, ale nie tylko. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No, trzeba jakąś tą podstawową wiedzę informatyczną mieć, gdyż te sesje będą bardziej techniczne. Speakerzy, czyli prezenterzy, będą prezentować te rozwiązania od strony technicznej, więc jakiś ten jakby tutaj tą podstawową wiedzę należy posiadać. Natomiast konferencja jest darmowa, więc zapraszamy tak naprawdę wszystkich entuzjastów informatyki, rozwiązań informatycznych, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę, spotkać również kolegów z branży, bo jest to świetne miejsce do wspólnego networkingu i poznania nowych osób, jak i również wymieniania się doświadczeniami. Też wiem, że na pewno będzie omawiana chmura, tak zwany cloud, bo to przecież też spotykamy na co dzień, nawet w naszych smartfonach. Tak, dokładnie. Będziemy poruszać tematykę chmurową, czyli tak naprawdę przeniesienia tego jakby centru danych i przetwarzania danych do chmury obliczeniowej, która jakby zwalnia nas z konieczności posiadania tych wszystkich urządzeń informatycznych u siebie, w swoich organizacjach, firmach, czy też w domach, niekiedy już coraz częściej spotykane. No, będziemy poruszać szereg, tak jak pan wspomniał, ta chmura jest praktycznie wszędzie obecna. Mamy w smartfonach, mamy już w telewizorach, wszędzie. Wszystkie systemy korzystają z jakichś systemów centralnych i te centralne systemy gdzieś muszą być umiejscowione. W chwili obecnej trendem jest chmura obliczeniowa. Faktycznie, to niezależnie z jakiego systemu się korzysta, czy z iOS, czy z Androida, no ta chmura jest obecna, a Państwo jesteście zaproszeni, by właśnie w tej konferencji darmowej, jak podkreślają nasi goście, także wziąć udział. A też warto powiedzieć, jeżeli oglądają nas specjaliści IT, że to dedykowana jest ta konferencja specjalistom różnego szczebla IT. To też ważne, bo każdy po prostu jest zaproszony, by móc czuć się dobrze, no i korzystać z tych prelekcji, które tam właśnie 7 lutego będą. W Starym Browarze, dobrze mówię, tak? Tak, tak, organizujemy to w Starym Browarze, czyli w centrum Poznania. Stary Browar nas wspiera od samego początku, od pierwszej edycji. Jest to fajne miejsce, mamy fajną przestrzeń, więc też jest to dobrze lokalizacyjnie zrobione. A oprócz tego wyjątkowo podczas tej edycji, trochę słuchając uczestników tego, co nam mówili na poprzednich edycjach, zorganizowaliśmy dla nich specjalną przestrzeń, w której będą mogli właśnie się spotkać, porozmawiać raz ze specjalistami, a dwa też między sobą wymienić się swoją wiedzą, doświadczeniem, z taką dodatkową przestrzeń też. Poza tymi sesjami, poza tym, że mamy ekspertów, którzy będą opowiadali, będzie ich ponad 9, to jeszcze mamy dodatkowo taką ekstra możliwość.
No to dobrze to wiedzieć. Wszystko właściwie wydaje się być dopięte na ostatni guzik. No a jak to było, drodzy panowie? Co przyświecało organizatorom 6 lat temu, gdy powstawała pierwsza edycja? To tak, wspominałem wcześniej, Poznań, wiele specjalistów, dużo fajnych organizacji zaczęło się pojawiać w Poznaniu właśnie specjalizujących się w technologiach informatycznych. No i brakowało tego miejsca. Jak mieliśmy jeździć do stolicy, Pendolino nie ma. Nie było 6 lat temu, nie ma po dziś dzień, więc utrzymujemy ten trend, tym bardziej, że też no, jak widzimy 200 osób, którzy mówią, że robimy fajną robotę, że to jest dla nich wartość, że bardzo wartościowo spędzili ten dzień, no to też dla nas jest to bardzo wartościowa informacja, żeby to jednak kontynuować, robić to co roku. Też tu spotykamy się w tym studiu praktycznie co roku przed konferencją i rozmawiamy na jej temat, więc to pokazuje, że to jest dobry kierunek. Tak, do tego też wspominacie panowie niejednokrotnie, że to jest zbliżenie IT do realnych problemów biznesowych, tak, na które technologia odpowiada. No wiadomo, że teraz biznes nowoczesny, czy międzynarodowy, czy ten chociażby wewnątrzkrajowy bez systemów informatycznych właściwie nie ma racji bytu. Dokładnie, dlatego też staramy się promować tą nowoczesną technologię i pokazywać jej jakby zalety i możliwości stosowania tak naprawdę na co dzień. A duże firmy korzystają oczywiście z tego jakby zaplecza również, gdyż no, potrafią rozwijać swój biznes i prowadzić ten biznes w nowoczesny sposób, tak? I efektywny również. A jaki status konferencja ma dzisiaj? Na dzień dzisiejszy na konferencję mamy zapisanych sporo, ponad 200 uczestników. Celujemy, że zapisanych będzie gdzieś około, dojdziemy do liczby 250-300. Także tutaj no, rozwijamy się praktycznie z roku na rok. Oczywiście okres pandemii wyłączył nas z organizacji jednej edycji, ale tak naprawdę z roku na rok ta liczba oscyluje gdzieś w około 200-250 uczestników. I tutaj no, spodziewamy się również wysokiej frekwencji. Tak jak mówię, no, zapisanych mamy sporo osób. Konferencja jest darmowa. Staramy się z Jarkiem utrzymać tą konwencję i to podejście od samego początku. W żaden sposób nie jest komercyjna. My na tym nic nie zarabiamy. Robimy to z pasji do informatyki, z pasji do dzielenia się wiedzą, z pasji tak naprawdę do tego, co robimy na co dzień. Chcemy się dzielić, chcemy budować tą społeczność w Poznaniu, budować tą społeczność informatyczną tych ludzi, tak aby jeżeli ktoś ma jakiś nawet problem, czy napotyka na co dzień jakieś problemy techniczne, żeby wiedział, do kogo się zwrócić, żeby to nie było takie anonimowe. Tutaj dużo padło ciekawych informacji, ale też muszę zapytać, poza tym, dlaczego jeszcze warto się zapisać? Dlaczego warto się zapisać? No, zdobycie po pierwsze wiedzy, porozmawianie z osobami, które mają doświadczenie. No i też rozważamy kierunek IT. On jest no, bardzo ciekawy, daje bardzo duże możliwości teraz, szczególnie po tym pandemii, po zmianie na pracę zdalną. Otwiera na dużo nowych możliwości, więc nawet jeżeli ktoś nie zajmuje się IT, to chociaż zobaczyć, taki pierwszy krok wykonać, to też jest przestrzeń. Przygotowaliśmy właśnie też po namowach kolegów, znajomych, uczestników właśnie tą dodatkową przestrzeń, gdzie będzie można też porozmawiać i spróbować ten kierunek wyeksplorować. No ciekawe to wszystko. Przypomnę, 7 lutego w Starym Browarze w Poznaniu wspomniana konferencja, no ale konferencja to nie tylko wiedza ekspertów IT, ale także działania społeczne. Tak, dokładnie. Tak jak wspomniałem, my organizujemy tę konferencję nieprzerwanie non-profitowo, czyli tak naprawdę nie mamy żadnych zysków z organizacji. Poświęcamy mnóstwo swojego czasu na organizację. Speakerzy poświęcają mnóstwo czasu na przygotowanie fajnych sesji, poprowadzenie tych sesji. Często przyjeżdżają z innych miast, poświęcają cały dzień, żeby zaprezentować tę wybraną sesję, wybrany kawałek dziedziny, którą się zajmują. Więc my również od uczestników oczekujemy i zawsze namawiamy do udziału w jakimś czynie społecznym. Wcześniej była to Wielka Orkiestra, teraz jesteśmy już ta edycja jest po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, więc będziemy starali się również zebrać jakieś pieniądze na jakiś szczytny cel i przekazać, czy to są, nie wiem, domy dziecka, czy to jest jakieś schroniska dla zwierząt, cokolwiek, tak? Chcemy również, aby uczestnicy, mimo że konferencja jest za darmo, dali tą cegiełkę od siebie i wspomogli jakiś szczytny cel w ramach uczestnictwa w konferencji. No, szanowni państwo, zapisy, jeszcze więcej informacji na temat tejże konferencji, o której dzisiaj wieczorze w WTK mówimy, na stronie internetowej clouddatacenterday.pl. clouddatacenterday.pl.
tam jeszcze więcej informacji. No, a drodzy Państwo, tak jak obecny tutaj w studiu pan Jarosław Zieliński mówił, cytat z niego, oznacza to, że tworzony jest przez pasjonatów dla pasjonatów ten dzień i właśnie to wydarzenie, zatem warto na pewno wziąć w nim udział. Razem z nami w wieczorze WTK dzisiaj byli goście, organizatorzy właśnie wspomnianej konferencji Klaten Data Center Day, pan Jarosław Zieliński, pięknie dziękuję za obecność. Dziękuję. I pan Sławomir Stanek, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę i warto wziąć udział w tej konferencji. Dlaczego? Żeby wiedzieć więcej, jak IT działa wśród nas, bo jest właściwie na wyciągnięcie ręki, jest wszędzie. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Proszę, nie przełączajcie Państwo kanału. Bądźcie razem z nami.